Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam auto klasy miejskiej, czyli jest to Opel Corsa D. Tutaj w bardzo fajnej wersji, Color Edition, zaraz o której opowiem. Nawet ostatnio miałem taką Corsę, tylko nawet nie trafiła do Automoto, bo kupiła ją pani z relacji z Instagrama czy z Facebooka. Pozdrawiam panią Izabelę, sympatyczną. Bardzo podobna była to wersja, też właśnie biała i z czarnymi akcentami. No, kobiety lubią te białe samochody. Jeszcze też przy okazji jest trzydrzwiowa. To dla wielu osób się to auto po prostu wydaje mniejsze i ewentualnie, jak to mówią, wygodniej się parkuje. Co mamy w tym Color Edition? Ja na pewno jest różnica taka, że mamy alufelgi 17 lakierowane na biało z połyskiem, znaczy przegadam, na czarno z połyskiem, bo auto jest białe. Jak widzicie, dach też jest czarny, przyciemniane szyby, żeby to jakoś wszystko grało. Z tyłu są, wydaje mi się, że nie tam mam tak dużo Cors D, ale że też są lekko przyciemnione tylnie lampy. No i na pewno jest też zmieniony wydech, bo normalnie nie mają aż takiego wydechu. Cóż więcej aucie. Silnik mamy tutaj fajny, 1.4, stukonny, ładnie to napędza ten samochód. Przebieg jest to 167 tysięcy, autoserwis do końca. I jeszcze dodam, że tutaj jest oczywiście manual i przy okazji auto pochodzi pierwszy lub drugi właściciel. Muszę sprawdzić, nie wiem, czasem tu nie było auto sprzedane między ojcem a synem lub bratem, ale to później Wam wrzucę. Też ma tam wszystko, co potrzebne do życia, czyli czujniki parkowania, światła dzienne i jakieś te akcenty też pewnie, które widzieliście, ta srebrna rura ładnie się prezentuje. No i z przodu, jak to w Polifcie z 2011 roku, widać takie właśnie srebrne akcenty. I dla osób, które cenią sobie oryginalny lakier, Corsa jest całkowicie w oryginalnej powłoce lakierniczej. Zaraz ją tu się zmierzy i Wam opowiem resztę. Ale jak widać, fajnie się prezentuje. Te poliftowe Corsy są bardziej, według mnie, ładniejsze, bardziej dynamiczniejsze. Taki ogólnie zgrabny samochodzik, stylowy. Myślę, że wiele osób może przypaść do gustu. To lecimy z książką serwisową, proszę, tutaj widzicie jej opis, jaką ma skrzynię, resztę, no takie typowe rzeczy standardowe w książce serwisowej. A proszę, o tu tutaj już mamy wpisy, ciągle w jednym miejscu serwisowana, nawet fajne odległości, około 15 tysięcy robione, to jest dobry wynik tutaj też. I chyba jeszcze coś mamy pod maską, nie, to jest ostatnia wymiana, pamiętam, przy 156, teraz mamy 167, ewentualnie ktoś sobie może wymienić. A tutaj proszę, jego ważny TIF, też fajna sprawa, bo do 2004 roku dla Niemców to jest bardzo ważne. Dobra, przejdźmy sobie do środka, bo jak Wam opowiadałem o zewnętrznej stronie, fajna to jest wersja, ale nie ma wiadomo jakiegoś wodotrysku, zapomniałem tylko wspomnieć, że jeszcze ma przeciwmgielne, ale wnętrze mi się bardzo podoba, bo w tych Color Edition, jak widzicie, tutaj wszystko jest lakierowane mniej więcej pod kolor nadwozia. Jak są jakieś inne kolory, takie bardziej popularne, też potrafi to być w innym kolorze. Jak widzicie, fajne piano black, ręka się odbija. Tak samo standardowo piano black i na bokach, no i na klamkach, nie? No i tak samo tutaj wokół tego, bo to czasami potrafi być szare. Dobra, ale zaczynam sobie jak zawsze od prawej strony. Spójrzcie, bardzo ładny boczek, tak samo jak i tutaj dół. Tutaj jest to niezniszczone, niewyjechane. Fotele oczywiście z airbagami bocznymi, no i ten kierowcy regulowany w kilku płaszczyznach, dwie elektryczne szyby, no po czterech raczej by się nie dało. Elektryczne lusterka standardowe, jak zawsze klamki w piano blacku, tutaj włącznik od świateł, jak widzicie też on ma nakładki na pedały takie stalowe. Ta wersja, proszę, kiera skórzana, ładnie utrzymana, tutaj macie sterowanie radyjkiem, proszę, ale no nie będę tego włączał. Migacze to standard.
Tu już przechodzimy sobie do licznika, nie ma żadnych błędów, widzicie przebieg. Proszę, tutaj radio. No i fajniejsze rzeczy, jak ktoś jest z maźluchem, ma nietypową rzecz jak na auto miejskie, podgrzewane kierownice, no bo fotele oczywiście się zdarzają. Proszę, tym się włącza fotel, a tym się włącza kierownicę. No i tutaj drugie, tutaj mam włącznik do tylnych czujników parkowania, radyjko z MP3. Gdzieś tam na dole, jak widzicie, mamy AUXa. Klima sprawna, standardowa. Tutaj ładne mieszki, nic nie jest niszczone. Fajnie to się prezentuje. No i powiem wam, mi się bardzo podobają te czerwone przeszycie. Naprawdę to tak troszeczkę nadaje temu weselszemu smaku, temu samochodowi. Ładne, czyste sufity. I tak samo z tyłu mamy ISOFIX-a. Więc ogólnie autko w porządku. No i dodam wam jeszcze, że w bagażniku mamy pełnowymiarowe koło, bo wiele osób o to pyta. To też jest duży plus. Przy 17 zestaw naprawczy może się nie sprawdzić. Tutaj mamy pełen wymiar, ale stalówkę 16. No wnętrze według mnie naprawdę fajne, bez jakichś zapachów, bez przedarć. Więc widać, że ten samochód był użytkowany tak przez osobę, która dbała. Cóż, aucie to tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, standardowo możecie zapytać na komentarzu lub ewentualnie też przez maila lub moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta, czy też na Facebooku Mavkar Auta. A co jeszcze mogę wam dorzucić do informacji, że oczywiście auto jest opłacone, możecie wykupić sobie gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę na lawecie. No i pamiętajcie, jeżeli auto z filmu wam się podobało, a jest sprzedane, mogę wam poszukać drugiego na zamówienie, lub też jeżeli po prostu podobają się wam moje filmy, ewentualnie poszukać jakiegoś innego auta. Pozdrawiam, cześć.